Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę wam 10 największych pojazdów na świecie. Trudno jest powiedzieć, jaki jest największy pojazd na Ziemi. Głównie dlatego, że ludzie mają różne definicje tego, czym jest pojazd. Ale zdecydowanie można wskazać kilka ogromnych przykładów. Tak więc zapraszam do oglądania. Numer 10. NASA Crewed Transporter. W 1965 roku NASA opracowało dwa transportery gąsienicowe do przenoszenia rakiet na ich wyrzutnie. W tamtym czasie te masywne transportery wahadłowców kosmicznych, mierzące 39 929 metrów długości, 34 747 metrów szerokości i ponad 6096 metrów wysokości, były największymi samobieżnymi pojazdami lądowymi na świecie. Transportery, które noszą imiona Hans i Franz, są teraz używane do transportu wahadłowców między budynkiem montażu pojazdów a kompleksem startowym 39. Numer 9. Bagger 288. Ukończony w 1978 roku, Bagger 288 to koparka wielonaczyniowa o wysokości 95 metrów, długości 215, a wadze ponad 41 tysięcy ton. Zastąpił on transporter gąsienicowy NASA jako największy pojazd lądowy na świecie. Tytuł ten nadal nosi do dziś. Ta potworna maszyna jest używana w kopalni odkrywowej Hambach w Niemczech i wydobywa do 240 tysięcy ton węgla dziennie. Odpowiada to rozmiarowi boiska piłkarskiego o głębokości 30,5 metra. Numer 8. Caterpillar 797B. Model 797B to model drugiej generacji w gamie 797 z mechanicznym układem napędowym firmy Caterpillar, wyprodukowanych specjalnie do zastosowań w górnictwie i ciężkich pracach budowlanych. Podążając śladami swojego gigantycznego poprzednika, model ten ma ładowność 345 ton, jedno z największych na świecie. Numer 7. Bell Ace 75710. Ten masywny, ultraklasowy samochód ciężarowy ma 20,6 metra długości, równą długości dwupiętrowych autobusów zaparkowanych na końcach, 8,6 metra wysokości i 9,87 metra szerokości. Ten samochód ciężarowy, zbudowany dla rosyjskiej firmy górniczej, waży 360 ton, czyli więcej niż w pełni załadowany samolot pasażerski Airbus A380. Ma ładowność 408 tysięcy ton, największą ze wszystkich wywrotek. Numer 6. Prelude FLNG. Prelude jest pierwszym na świecie projektem pływającego skroplonego gazu ziemnego. Został zbudowany w celu uzyskania dostępu do nowych pól gazu ziemnego na morzu, które wcześniej były albo zbyt trudne, albo zbyt drogie w rozwoju. Mający 488 metrów długości, dłuższy niż długość czterech boisk piłkarskich i 74 metry szerokości, Prelude FLNG jest największym pływającym obiektem morskim na świecie, a także największym statkiem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Numer 5. Antonov An-225 MRIA. Ten samolot transportowy został zaprojektowany przez biuro projektowe Antonowa Związku Radzieckiego w latach 80. do strategicznych wojskowych transportów powietrznych. Sowieci byli znani z budowy dużych samolotów, a MRIA nie jest wyjątkiem. MRIA ma 83 metry długości, 285 ton masy, a rozpiętość skrzydeł, czyli 89 metrów, ma przestrzeń ładunkową wystarczającą na 50 samochodów. Jest największym i najcięższym samolotem na Ziemi. Numer 4. Terex RH-400. Ta koparka jest przeznaczona do prac, w których trzeba przesuwać ogromne ilości materiału i jest w stanie przenieść do 10 tysięcy ton ziemi na godzinę. Może być wyposażona w dużą szufelkę z przodu do pchania ziemi, lub może mieć pazur do kopania, podnoszenia i upuszczania. Znajduje się na 28 stopach gąsienicy, a do szczytu kabiny jest 33 stopy. Ramię tej koparki może jednak rozciągać się znacznie wyżej,
i może sięgać nawet 62 stóp w powietrze, bez zerwania potu. Numer 3. Maersk Triple E Class. Triple E to gigantyczna konstrukcja i ma prawie taką samą długość, jak Empire State Building jest wysoki. Nośność tych statków wynosi 165 tysięcy ton metrycznych i są one wielkości małego miasta. Pomimo swoich ogromnych rozmiarów, statki te są w rzeczywistości budowane w taki sposób, aby były wyjątkowo oszczędne. Wykorzystują podwójne silniki wysokoprężne, które odzyskują ciepło odpadowe i przekształcają je z powrotem w energię użyteczną dla statku. Numer 2. Lu Turnu L2350. Lu Turnu L2350 to kolejna potworna maszyna, której zdjęcia nie oddają sprawiedliwości. Jest to według rekordów Guinnessa największe urządzenie do robót ziemnych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Może podnosić ziemię i inne rzeczy na niewiarygodne wysokości i ma ładowność około 80 ton. Nawet jego opony są gigantyczne, mają 13 stóp wysokości i 5 stóp szerokości. Jego łyżka jest również ogromna. Może pomieścić tyle samo, co 5 standardowych wywrotek. Numer 1. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Nie wszystkie ogromne maszyny z tej listy znajdują się na Ziemi. Niektóre znajdują się w kosmosie. To Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ogromna stacja badań naukowych, która została wystrzelona na niską orbitę okołoziemską w 1998 roku. To ogromny i imponujący wyczyn inżynieryjny, który był domem dla wielu astronautów przez dziesięciolecia, odkąd został wystrzelony. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. To tyle ode mnie. Cześć!